To 25-tysięczna nowa ruda widziana z pokładu małej awionetki. Widać, że nasze miasto ma zwartą, wielkomiejską zabudowę. Leży w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach, między Górami Sowimi a Wzgórzami Włodzickimi. Zrobiliśmy bardzo wiele, by stworzyć najlepsze warunki dla tych, którzy chcą budować fabryki i rozwijać turystykę. Zapraszamy. Wylądowaliśmy. Jesteśmy na Noworudzkim Rynku, w sercu miasta. 1 października 2011 roku jest oddawane do użytku. Przebudowa pochłonęła 11 milionów złotych. Połowa z tego to unijna dotacja. Jest inny jak był. Tamten być może na pewno sentyment budzi stary nasz rynek, który był. Ale myślę, że ten się spodoba. Asfaltową nawierzchnię zastąpiliśmy kamienną, głównie z czerwonego noworudzkiego piaskowca. Odnowiliśmy pomnik Jana Chrzciciela z fontanną, do której wrzuca się grosiki na szczęście. Rynek wypiękniał. Coraz ładniejszy jest. Generalnego liftingu doczekał się też XIX-wieczny ratusz. Jest siedzibą władz naszego miasta. Ratusz elegancko prezentuje się i w dzień, i w nocy. Lepsza nowa ruda. 80 kilometrów dzieli nas od Wrocławia i największego w regionie nowego międzynarodowego portu lotniczego. W naszym sąsiedztwie biegnie międzynarodowa droga Wrocław-Czeska Praga. Sąsiadujemy z renomowanymi uzdrowiskami – Polanicą, Dusznikami, Kudową. Z Górami Stołowymi, Bazyliką w Wambierzycach i miastami Republiki Czeskiej. Dla wygody inwestorów i mieszkańców zbudowaliśmy obwodnicę. Samochody jadące tranzytem nie muszą już wjeżdżać do centrum miasta. Mamy wyższą uczelnię i studentów – Polsko-Czeską Szkołę Biznesu i Sportu Collegium Glacensis. Brzmi to niewiarygodnie, ale jeszcze 15 lat temu żyliśmy zupełnie inaczej. Zajmowaliśmy się wydobywaniem węgla. W kopalni Nowa Ruda pod ziemią pracowało kilka tysięcy górników. Była to ciężka i niebezpieczna praca. Po kopalni pozostało już tylko wspomnienie i wieża szybu skipowego w dzielnicy Słupiec. Ma być przebudowana na wieżę widokową. W jej wnętrzu planujemy ściankę wspinaczkową. Gotowe są już plany przebudowy. Inne pole wydobywcze, Piast, zwiedzają dziś turyści. Wchodzą do wnętrza sztolni, gdzie panuje stała temperatura 8 stopni Celsjusza i są niskie pokłady, w jakich kiedyś pracowali górnicy. Tu jest fajnie, naprawdę, super. Tak prawdziwie, ciekawie. Staramy się nie zmieniać naturalnych warunków, w jakich pracowali górnicy. Czyli nie ulepszamy, nie upiększamy, po prostu pokazujemy takie warunki, w jakich naprawdę górnicy pracowali. Wielką atrakcją jest autentyczna górnicza podziemna kolejka wożąca turystów. Po starych budynkach dyrekcji kopalni nie ma już śladu, zbudowaliśmy nowe. Mieści się tu m.in. Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości i Noworudzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Agrorek S.A., animator przemian gospodarczych. Skończyła właśnie 20 lat. Udziały w niej mają lokalne samorządy i Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Nasza agencja, wykorzystując różne dotacje od podstaw, zbudowała dwie hale fabryczne. Wydzierżawiła je firmom i stworzyła około 400 miejsc pracy. W największej hali firma branży teletechnicznej produkuje szafy dla telekomunikacji i pulpity sterownicze. W drugiej hali, podzielonej na 4 segmenty, firmy produkują elementy do samolotów marki Airbus, wiązki elektryczne i różne plastikowe elementy. Niedawno przejęliśmy zrujnowane budynki po kopalnianej stolarni. Ma tu powstać strefa rozwoju małych firm, Noworudzki Inkubator Technologiczny. To takie miejsce dla małych firm, które zajmują się innowacjami i nowymi pomysłami. Zdobywane są niezbędne fundusze. Strefa ma być gotowa za 3 lata. W deszczu i w słońcu. Do szczęścia tu przeszłam znowu. Na jubileusz naszej Agencji Rozwoju Regionalnego przyjechali przyjaciele z całej Polski. To ludzie, którzy pomogli nam stanąć na nogi po zamknięciu kopalni.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Centrum Biznesu i Innowacji. Powstało w miejscu, gdzie stał drewniany, sfatygowany barak. Ma podobny kształt, ale jest nowoczesne. Ma służyć między innymi biznesmenom, a częstymi gośćmi bywają tu artyści. Jest tu obszerna, wielofunkcyjna sala, w której odbywają się koncerty, spotkania. Jest restauracja, miejsca hotelowe, sala konferencyjna, spa. Agrolek prowadzi bardzo konsekwentną i przemyślaną działalność, idąc od inkubatora przedsiębiorczości, poprzez park przemysłowy, poprzez Centrum Biznesu i Innowacji, do innowacji. Nie tak dawno, jeszcze 11 lat temu, były tutaj zgliszcza kopalni i wszystko, co po niej zostało, a teraz możemy szczycić się takim, a nie innym widokiem. Pojawiają się nowe firmy. Działalność agencji jest wszechstronna, służy rozwojowi przedsiębiorczości. Eksperci doradzają i pomagają w zdobywaniu funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, między innymi z Unii Europejskiej. Przyczyniliśmy się między innymi do powstania jednej z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku piekarni Kajzerka w Żelaźnie. Dotacja unijna, jaką zakład otrzymał od Agencji Rozwoju Regionalnego AgroREG, pozwoliła na zakup podstawowych maszyn i zapoczątkowania działalności zakładu. Naszą agencję wybrano na pośrednika finansowego do udzielania nisko oprocentowanych pożyczek dla małych i średnich firm na całym Dolnym Śląsku w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Każdy z przedsiębiorców, który prowadzi działalność gospodarczą bądź ją zamierza rozpocząć, może skorzystać z pożyczki w kwocie do wysokości 200 tysięcy złotych przy oprocentowaniu rocznym już od 2%. Właściciele firm, którzy skorzystali z naszych usług pożyczkowych, nie kryją zadowolenia. W bankach są dużo większe procenty, to jest 8-11%. Korzystam, chętnie będę korzystał dalej z tych pożyczek. Będziemy ją wykorzystywać do wyposażenia części hotelowej, do dokończenia takiego baru nocnego. Proszę. Chętnie pomożemy także inwestorom, którzy chcieliby wybudować fabryki na naszym terenie. Oferujemy dwie wyposażone we wszystkie media, ponad 3-hektarowe działki w naszej specjalnej strefie ekonomicznej. Zwolnienia podatkowe dla tych, którzy tutaj zainwestują, gwarantuje polski rząd. Jedna działka znajduje się tuż przy drodze do dzielnicy Słupiec, a druga nieopodal siedziby agencji w sąsiedztwie dwóch już wybudowanych zakładów. Lepsza Nowa Ruda. W rozwój miasta sporo inwestują gminne władze. Nowa Ruda w ubiegłym roku inwestowała w ten kompleks sportowy, w rewitalizację miasta oraz w drogi. To blisko ponad 18% budżetu gminy, blisko 10 milionów złotych. Oto przykład inwestowania. Nasze doskonale wyposażone i nowoczesne regionalne centrum turystyki aktywnej. To zespół basenów o nazwie AquaCentrum, kompleks hal widowiskowo-sportowych i pięknie odbudowany stadion z tartanową bieżnią i sztuczną murawą. Boisko jest wielofunkcyjne, można się na nim pograć, przyjść po szkole. Z obiektów korzystają i dorośli, i dzieci. Podczas rywalizacji w zawodach zastaliśmy szkolną młodzież. Chodzę tutaj też na baseny z ciocią, czasem z wujkiem. Grupy uczniów rywalizowały także na pływalni, na której większość ćwiczy podczas normalnych zajęć szkolnych. Z naszego kompleksu sportowego często korzystają ligowe zespoły z kraju i z zagranicy. Piękne stroje, szyk i elegancja. Na parkiecie naszej noworudzkiej hali 185 par tanecznych. Rywalizują w Mistrzostwach Polski w tańcach towarzyskich. Powierzono nam organizację tej imprezy, bo wiedziano, że nie zawiedziemy. Od 27 lat jest zarażona tańcem. I to nie tylko taniec towarzyski, ale taniec ludowy, taniec hip-hop. Także Nowa Ruda tańcem stoi. W Nowej Rudzie tańce są bardzo popularne. Powstał nawet klub taneczny Ruda, a tańczyć uczą się nawet miejscy urzędnicy. To także my, noworudzianie, ale w barwnych strojach ludowych. Jesteśmy członkami zespołu pieśni i tańca Nowa Ruda, który działa już 40 lat. Tańczę w zespole od 6 roku życia, czyli już 9 lat. Mama zapisała mnie na tańce. Nasz zespół kultywuje tradycje ludowe. Wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą. Często także występuje w Nowej Rudzie. Tańczymy tańce z różnych regionów Polski. Krakowiaka, tańce kurpiowskie, lachy sądeckie. Bywa też, że Polkę i Krakowiaka.
Zespół jest wielopokoleniowy. Tańczy i śpiewa w nim także młodzież. Szkolna, a nawet pierwsze taneczne kroki stawiają w nim przedszkolaki. Czy lubicie Państwo marszowe melodie? Często graje nasza orkiestra jeszcze z górniczym rodowodem. Ocalała po zlikwidowanej kopalni. Opiekuje się nią teraz gmina. W zależności od imprezy występuje albo w górniczych strojach, albo w specjalnych uniformach. Nie chwaląc się, jesteśmy artystycznie twórczym społeczeństwem. To z Nowej Rudy wywodzą się znani aktorzy i piosenkarze. Między innymi Edyta Geppert, Krzysztof Tyniec czy Robert Więckiewicz. Mało też kto wie, że nasz były mieszkaniec, kompozytor Franz Eckert w roku 1888 został współtwórcą aktualnego hymnu państwowego Japonii Kimi ga yo oraz hymnu Cesarstwa Koreańskiego. Urodził się właśnie w Nowej Rudzie. Tu i we Wrocławiu zdobył wykształcenie. Później wyjechał do Japonii, gdzie stworzył hymn. Francowi Eckertowi wystawiliśmy pomnik. Często miejsce to odwiedza delegacja ambasady japońskiej. Zwykle w połowie sierpnia nasz rynek mieni się kolorowymi, egzotycznymi strojami i muzyką z całego świata. Zespoły przyjeżdżają na Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Oglądamy jubileuszowy, 20. Portugalia swoje takie obrzędy pokazywała. Także no naprawdę jest pięknie, a poza tym podoba mi się to, że jest dużo młodzieży. W barwnych chorowodach prezentowały się egzotyczne zespoły z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, a także Bośni i Hercegowiny. Festiwalowi towarzyszy święto kawy. Serwują ją najlepsi specjaliści od jej parzenia i znawcy. Proszę bardzo. Kawa jest najbardziej popularnym napojem na całym świecie. Takiego festiwalu brakuje na Dolnym Śląsku, więc postanowiliśmy zrobić akurat święto kawy. Smakosze już wiedzą, że najsmaczniejsza kawa, i to w nietypowy sposób, podawana jest w kafejkach w okolicy naszego rynku. Jest tutaj taka fruktoza z zakiszoną pomarańczą. Do tego wlejemy espresso i wykończymy to tłuszczem. W tej kawiarni na przykład nie dość, że kawę przyrządzają na tysiące sposobów, to przy jej podawaniu od właściciela dowiadujemy się prawie wszystkiego o jej walorach. Warto zwiedzić okolice Nowej Rudy i wejść na przykład na Górę Wszystkich Świętych, a później wdrapać się na wieżę widokową z czerwonego piaskowca i podziwiać piękne okolice. Wieża jeszcze 3 lata temu była w opłakanym stanie. Wyremontowaliśmy ją. Na remont wciąż czeka wieża na sąsiedniej Górze Świętej Anny, ale i ona wkrótce będzie odbudowana. Gotowe są plany. Obie wieże połączyły już trasy spacerowa i dojazdy rowerami. Potrzebni są też inwestorzy do budowy wyciągów narciarskich, toru saneczkowego i pensjonatów. Zapraszamy. Lepsza Nowa Ruda. Nowa Ruda to miejsce dla przedsiębiorców, artystów, turystów i sportowców. Zapraszamy!